Zadanie 14. Dany jest zbiór A, w skład którego wchodzą wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od 1 do 8 oraz zbiór B, w skład którego wchodzą wszystkie liczby rzeczywiste od 7 do 19. I tutaj również musimy wyznaczyć sumę iloczyn oraz dwie różnice pomiędzy tymi zbiorami. Zwracam uwagę na to, że zbiór A jest lewostronnie otwarty, prawostronnie zamknięty, co oznacza, że liczba 1 nie wchodzi w skład tego zbioru, natomiast liczba 8 już należy do zbioru A. Podobną sytuację mamy w zbiorze B, tylko tutaj mamy odwrotnie. Ten zbiór jest lewostronnie zamknięty, prawostronnie otwarty, co oznacza, że liczba 7 należy do zbioru B, a liczba 19 nie należy do tego zbioru. I tutaj również narysujemy sobie oś, no i zaznaczymy graniczne wielkości w kolejności rosnącej, czyli będziemy mieli 1, 7, 8 oraz liczbę 19. I zaznaczmy najpierw zbiór A, to jest od 1 do 8. No i teraz zwróć uwagę, że ja tutaj zaznaczam odpowiednio, która liczba należy do tego zbioru, a która nie należy do tego zbioru, do zbioru A. Zaznaczymy sobie teraz zbiór B i tutaj siódemkę zaznaczam zamalowanym kółkiem, bo siódemka należy do zbioru A, do zbioru B, zresztą do zbioru A też należy. Natomiast dziewiętnastkę zaznaczam otwartym kółkiem, bo ona do zbioru B już nie należy. No i tutaj sobie zaznaczmy, że mamy zbiór B. No i w pierwszej kolejności wyznaczmy sumę tych zbiorów. Suma tych zbiorów oznacza, że po prostu wszystkie elementy, które należą i do zbioru A, i do zbioru B, absolutnie wszystkie, wrzucamy, wkładamy do jednego zbioru. No i popatrzmy, że tutaj będziemy mieli w zasadzie cały ten wykres, będzie nam tworzył sumę tych zbiorów. I zwróćmy uwagę na to, że jedynka i dziewiętnastka, one są tutaj zaznaczone otwartymi kółkami, co oznacza, że suma tych dwóch zbiorów to będzie przedział obustronnie otwarty. Czyli tutaj będziemy mieli od 1 do 19, czyli wszystkie liczby rzeczywiste od 1 do 19 tworzą sumę tych dwóch zbiorów. W kolejnym kroku wyznaczymy sobie iloczyn zbioru A i zbioru B. Iloczyn, czyli część wspólna. Część wspólna, jeżeli mamy wykres, to bardzo łatwa jest do odczytania, ponieważ to jest ten fragment, gdzie oba te zbiory na siebie nachodzą. No ale teraz popatrzmy, że siódemka należy i do zbioru A, i do zbioru B, a ósemka należy i do zbioru A, i również do zbioru B. Co oznacza, że my tutaj uzyskujemy przedział obustronnie zamknięty od 7 do 8, czyli częścią wspólną zbioru A i zbioru B w tym zadaniu są wszystkie liczby rzeczywiste, od 7 do 8 razem z tymi dwiema liczbami. No i w kolejnym kroku tutaj sobie wyznaczymy teraz różnicę pomiędzy zbiorem A i zbiorem B. To znaczy, że my ze zbioru A, czyli tutaj z tego, który ja zaznaczyłam takim jasnym zielonym, musimy zabrać cały zbiór B, czyli w rezultacie zabieramy całą część wspólną, co oznacza, że zostaje nam ta część, którą teraz kreskuję, ale teraz uwaga, bez siódemki. Dlaczego? Dlatego, że siódemka należy do części wspólnej, czyli ją również zabieramy. W związku z powyższym tutaj uzyskujemy zbiór obustronnie otwarty od 1 do 7, co oznacza, że tę różnicę tworzą wszystkie liczby rzeczywiste od 1 do 7, bez 1 i bez 7. Wyznaczymy sobie teraz różnicę pomiędzy zbiorem B i A. To znaczy, że ze zbioru B, czyli z tego całego tutaj, my zabieramy cały zbiór A, czyli cały ten, który ja zaznaczyłam na jasno zielony, czyli w rezultacie zabieramy część wspólną tutaj z tego zbioru. Ponieważ ósemka należy i do zbioru A, i do zbioru B, to ją też musimy tutaj zabrać. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj przedział obustronnie otwarty, w skład którego wchodzą wszystkie liczby rzeczywiste od ósemki do dziewiętnastki, czyli to będzie po prostu tutaj ta część, którą w ten sposób zakreskowałam.